Dzień dobry. Przed nami piękna sobota, piękna pogoda. Nie chcę siedzieć długo w kuchni, dlatego dzisiaj przygotowuję obiad, który przygotowuje się w 15 minut. To będą krewetki z makaronem. Zapraszam. Nazywam się Grzegorz Caputa i uwielbiam smakować życie. Gotuję, jem, robię zdjęcia, filmy, piszę książki o gotowaniu. Chłonę wszystko, co mnie otacza. Stworzyłem Przepisy Joli, jeden z największych projektów kulinarnych w sieci. Moje życie zawodowe i moje pasje obracają się dookoła kuchni. Podróżuję w poszukiwaniu nowych doznań. Zapraszam Was do mojego świata, pełnego przepisów, smaków i obrazów. Do przygotowania tego błyskawicznego obiadu będziemy potrzebowali krewetek. Ja mam zwykłe mrożone krewetki, możecie je dostać w większości sieciówek. One są oczyszczone. Jak oczyścić krewetki, jak je przygotować, żeby wyglądały tak, już Wam mówiłem. Dlatego zobaczcie, tutaj na górze jest link do filmu, gdzie dokładnie pokazuję, jak to zrobić. Oprócz tego potrzebujemy 2-3 łyżek masła. Mogą być 4, spokojnie. Potrzebujemy 2-3 łyżek wina. Możecie z niego zrezygnować. Ja uważam, że białe, wytrawne wino idealnie będzie się nadawało do krewetek i zawsze go używam. 2-3 łyżek dobrej jakości oliwy. Pęczka natki pietruszki posiekanego. 3 ząbków czosnku. I teraz tak. Czosnek obieramy do momentu, aż zostanie ta ostatnia łupina. Z tej łupiny ostatniej go nie obieramy. Oprócz tego potrzebujemy makaronu, jakiegoś długiego makaronu. Ja mam akurat makaron taki czarny, barwiony sepią, bo on mi najbardziej pasuje do krewetek, ale możecie użyć dowolnego spaghetti. 2/4 cytryny. 1/4 pójdzie do marynaty, a druga później do podania. Dosłownie 2-3-4 plasterków papryczki chili. I to też będzie do wykończenia dania. Potrzebujemy jeszcze soli i wody. W dużym garnku zagotowujemy wodę i wkładamy makaron. Dobra. Teraz do krewetek wciskamy 1/4 cytryny. I wlewamy wino. Mieszamy i marynujemy tak krewetki dosłownie przez 2-3 minuty. Nie będziemy potrzebować więcej. Teraz łyk kawy i rozgrzewamy patelnię. Rozgrzewając patelnię, jednocześnie umieszczamy na niej masło i oliwę. Pamiętajcie, że makaron gotujemy w osolonej wodzie i w dużej ilości wody. To bardzo ważne. Masło nam się roztopiło, teraz na patelnię wędruje czosnek. Czosnek jedynie ugniatamy lekko nożem, ale go nie obieramy. Dlaczego zostawiłem czosnek w łupinach? Dlatego, bo nie chcę, żeby się przypalił. Czosnek w łupinie nie przypali się, mamy chwilę więcej czasu na to, żeby go po prostu nie zniszczyć. Czosnek spędził minutę na patelni, teraz wędrują do niego krewetki zamarynowane. To etap, na którym możemy posolić krewetki. Okay. Krewetki obracamy na drugą stronę, wtedy kiedy z jednej strony zrobią się już takie białe. Zwykle zajmuje to jakąś minutę, dwie, nie dłużej. Możecie mnie zapytać, dlaczego zostawiłem ogonki. Ogonki zostawiam dlatego, bo po prostu ładniej wyglądają na talerzu, ale możecie je usunąć, kiedy czyścicie krewetki. Krewetki doszły, makaron mam gotowy, przekładam go na patelnię. Kiedy włączyliśmy ogień, dodajemy natkę pietruszki. Ja jej daję naprawdę dużo, bo lubię, jak jest zielono na talerzu. Makaron z krewetkami przekładam na talerz. Pozostało jeszcze dodać odrobinę chili dla podkręcenia smaku. Oczywiście, jeżeli wolicie słabsze smaki, nie musicie dodawać chili, ale ja dodam. Najprostszy, najszybszy, najlepszy, najsmaczniejszy makaron z krewetkami gotowy. Zabieram się za jedzenie. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, piszcie, co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach. Do widzenia.